Zakończyliśmy etap 1/16 finału Pucharu Polski i ostatni mecz to było starcie w Katowicach pomiędzy GKS a Górnikiem Zabrze. Ekstraklasowa drużyna przychodzi dalej, Górnik wygrywa 2-1 po bramkach jakże efektownych Łukasza Podolskiego. Zacznę od tego, że mecz na pewno nie toczył się po myśli gości, którzy przyjechali do Katowic z myślą o zwycięstwie i pewnie też ucieszeniu kibiców, no bo nie ukrywam, że Górnik w tym sezonie w lidze dołuje i drużyna pod batutą Bartosza Goala wygląda po prostu słabo. No i tak mecz pucharowy był taką okazją do pokazania swojej prawdziwej jakości na tle rywala pierwszoligowego, jakby nie było grającego rozgrywki niżej. No i przede wszystkim myśl była prosta. Awans. Mecz nie rozpoczął się najlepiej dla gości, no bo gospodarze wyszli na prowadzenie. Strzał z rzutu karnego na bramkę zamienił Jędrych. Końcówka pierwszej połowy, no i Górnik schodzi chyba w najgorszy możliwy sposób do szatni. W drugiej połowie, no nie chcę powiedzieć, że coś się zmieniło, bo tak naprawdę gra Górnika Zabrze wygląda dość podobnie jak w pierwszej, czyli długa konstrukcja akcji, gra raczej po obwodzie, natomiast cały czas, mnie osobiście to drażniło, brakowało przyspieszenia i takiego elementu zwrotnego. Czegoś, czym mogliby rywala zaskoczyć, natomiast wciąż była taka, powiedziałbym, gra bierna, gra apatyczna, gra dosyć jednowymiarowa. Nieźle wyglądał środkowy pomocnik Górnika Zabrze Okunuki. Mam wrażenie, że Wrchowiec, który wszedł jeszcze w pierwszej połowie za kontuzjowanego Kockę, pierwsza wymuszona zmiana w meczu, też wyglądał całkiem nieźle. Dużo niszablonowości, dużo ciekawych zagrań, no i też takiej pracy w defensywie. Górnik wyrównuje Łukasz Podolski strzelcem bramki na 1-1, no i drużyna z Zabrze zaczęła się otwierać, atakować. Pewnie piłkarze Bartosza Gala wyczuli, że są w stanie tutaj po prostu sprawę tego awansu jakby załatwić w 90 minutach, nie czekać na dogrywkę, to absolutnie było widać. No a GKS po prostu konsekwentnie się bronił. Kilka wyprowadzonych kontr, natomiast brak finalizacji. No i końcówka meczu, właściwie taka sprawa kluczowa, 67 minuta. Szwedzik, napastnik GKS-u, najpierw ogląda żółtą kartkę, później po konsultacji VAR Tomasz Wajda stwierdza, że należała się kartka czerwona. Absolutnie słuszna decyzja. No i na pewno to obniżyło loty i też zachowanie GKS-u, który wcześniej chciał podjąć walkę jak równy z równym, no i później ograniczył się po prostu do obrony. Dwa słowa o Szwedziku, bo bardzo podobał mi się ten napastnik. Kilka sytuacji w pierwszej połowie, kilka w drugiej. No i też taka praca w obronie być może trafi po tym meczu, czy generalnie po tej rundzie sezonie na radary klubów ekstraklasowych. Końcówka meczu, fenomenalny strzał Łukasza Podolskiego, niewątpliwie ozdoba tego meczu. Poli znany jest z takich uderzeń, piłka mu siadła. No i Górnik oczywiście awansuje. Nie ma dogrywki, w której to pewnie też, wydaje mi się, sprawa awansu byłaby rozstrzygnięta na korzyść Zabrzan, bo napierali, ta bramka po prostu wisiała w powietrzu. To był ostatni mecz z serii 1/16 finału Pucharu Polski. Byłem ciekaw, czy zobaczymy jakąś niespodziankę w postaci takiej, że kolejna ekstraklasowa drużyna odpada. Mieliśmy już takie sytuacje choćby z Stalą Mielec, Koroną Kielce, z Pucharami pożegnała się również Krakowia, czy jeszcze wcześniej Jagiellonia. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania. GKS Katowice 1, Górnik Zabrze 2. Zachęcam standardowo do lajkowania filmów, do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.